I oto już mniej więcej obrazek można uznać za gotowy. Nie jest to jakieś wybitne dzieło sztuki, natomiast pokazuje jakiś tryb postępowania, który należy przejść, aby taki końcowy efekt uzyskać. I warto stworzyć cały szereg tego typu nieskomplikowanych obrazków, nieskomplikowanych motywów, niespecjalnie przejmując się tutaj kwestią podobieństwa do przedstawianych tematów. I warto to zrobić tylko po to, aby nabrać wprawy w mieszaniu farby, w rozkładaniu plam, w mieszaniu plam na papierze, żeby obserwować, w jaki sposób te plamy powstają, w jaki sposób one wysychają, jak ile trzeba dodać farby, jak ta plama wygląda po wyschnięciu. I warto coś takiego przećwiczyć, zanim się przystąpi do bardziej skomplikowanych prac, przy których już chciałoby się uzyskać podobieństwo do przedstawianego tematu.